Na żywo. Dzisiaj mamy live'a z doktor panią Beatą Kapustą, doktor ginekolog, która jest przefantastyczną osobą, ponieważ ma bardzo, bardzo otwartą głowę na różne tematy. Jest niesamowita, jeżeli chodzi o żeńskie hormony. Dlatego, że często jak idziemy do ginekologa, często mężczyzny, to słyszymy, że taki urok i że nic się z tym nie da zrobić. A doktor Beata Kapusta jest wyjątkową specjalistką, jeżeli chodzi na przykład o nietrzymanie moczu, o problemy z libido. Stale się edukuje w tym temacie, potrafi się wypowiedzieć w kwestiach też i takiej ginekologii estetycznej, coś doradzić przy problemach typu nietrzymanie moczu, suchość pochwy, obniżone libido. Wiecie, to są wszystkie takie tematy, które często są tematami tabu. Ja mam wrażenie, że kobiety po prostu nie mają się do kogo zgłosić w tej kwestii. Za chwilkę poszukam, czy mogę dodać już zaproszenie, jeżeli na razie obecności tutaj pani doktor. O, jest, przyszło zaproszenie. Dobra, rozpoczynamy w takim razie transmisję. Super, widzimy się. Dzień dobry, pani doktor. Witam, ja już was widzę chyba. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, czy widać nas i słychać. Myślę, że tak, mnie na pewno. Widzę, że tam w tle są różne fajne aparaty. USB chyba jest akurat. W gabinecie tak po pracy, więc tak mnie złapałyście. No dobra, to co, zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo słyszę, że czasami nam dźwięk trochę przerywa, ale mam nadzieję, że nam się uda dobrą jakość tutaj internetu utrzymać. No to dobra. Zacznijmy może od tego, żeby pani powiedziała coś o sobie. I z jakimi problemami zgłaszają się pacjentki takie po 40? Bo no często kobiety się boją, wiadomo, często mężczyźni są ginekologami, tak? No i tam przy mężczyźnie to tak niektóre kobiety nie chcą opowiadać, jaki mają problem. No, zwłaszcza jeśli chodzi o te sprawy takie bardzo intymne, bardzo krępujące, no yes. Jeśli chodzi, tak jak opowiadasz o tym nietrzymaniu moczu, to zazwyczaj jak idąc do faceta, czy to młodego, czy to starego, no chyba się nie poopowiada o tym, że gdzieś tam zdarza mi się jakaś wpadka, więc Boją się tego, o tym mówić, o takich problemach i też często nie wiedzą, że mogą się zapytać ginekologa o takie sprawy, że ginekolog może im z tym pomóc, bo temat uroginekologii, o której tutaj będziemy mówić, jest już teraz bardzo szerokim tematem, coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej literatury jest na ten temat i dziewczyny, czy to po 40, czy to po 30, czy to po 70, my nie musimy się męczyć, my nie musimy, nie wiem, zwalać to na naszą urodę albo na nasz wiek. My możemy sobie pomóc w takich różnych sytuacjach. A proszę powiedzieć coś o sobie, bo ja uważam, że pani jest wyjątkową osobą. Niezwykle rzadko się spotyka ginekologa z taką empatią do kobiet i z taką chęcią pomocy w tak, że tak powiem, szerokim spektrum. No, bardzo mi miło. Ja generalnie tą tematyką uroginekologii zaczęłam się interesować, może nie dlatego, że ona bardzo mnie interesowała, tylko głównie chodziło mi o to, że to był problem taki porzucony, że to był temat, gdzie dziewczyny nie mogły znaleźć pomocy, a widziałam ogromną lukę w tym temacie i dlatego to moje zainteresowanie tym tematem. No cóż, no, medycyna zawsze była moją pasją, zawsze chciałam pomagać ludziom. Troszkę też wyjeżdżam za granicę, troszkę na różne szkolenia, troszkę wyjeżdżam na misje i, no, i ta pomoc zawsze była dla mnie bardzo ważna. I mówię, czy to kobieta jest po 30, czy po 40, zawsze staram się odnaleźć, jaki faktycznie ma problem, bo często otwierając się na pacjenta, dużo więcej wiemy o jego problemach, bo zazwyczaj pacjentka przychodzi na zwykłą, rutynową kontrolę, a jak wypytać ją o pewne rzeczy, to okazuje się, że są rzeczy, o których nawet nie miała świadomości, że mogłaby sobie pomóc. No tak, bo kobiety często uważają, że na przykład no już są starsze, tak jakby normalne kobiety po prostu normalnie, że nie trzymają moczu, albo normalne, że nie mają libido, tak?
W ogóle temat libido to jest w ogóle taki temat kompletnie porzucony, bo w większości przypadków nawet jak dziewczyny pytają o pomoc jakąś właśnie z tym tematem, to albo ginekolodzy się śmieją, albo bagatelizują temat, no przecież no to niech się pani weźmie w garść i niech się pani zachce. No to nie, to są one. Często przy antykoncepcji ta gospodarka hormonalna też się zmienia. Często w tym wieku troszkę, czy to okołomenopauzalnym, czy pomenopauzalnym, ta gospodarka hormonalna zmienia się tak, że nawet jakbyśmy chciały, to nam się nie chce, albo po prostu gdzieś ta suchość pochwy przeszkadza. A są preparaty, są leki, są metody, techniki, technologie, które obecnie sprawiają, że mamy się czuć lepiej. Jest XXI wiek. To już nie chodzi o to, żebyśmy przeżyły jak najdłużej, tylko żyły w tym zdrowiu jak najlepszym i funkcjonowały w społeczności no, jakoś tak sensownie. To są często straszne dramaty, kłótnie z mężem, nie wiem, czy w jakichś innych okolicznościach problemy i to da się rozwiązać. No dobrze, czy to jest tak, że, bo tutaj widzę komentarz, że czasami my pacjentki nawet nie wiemy, o co pytać. Czy to jest tak, że, no wiadomo, bo jednak dużo jest ginekologów mężczyzn, a mało kobiet. I przychodzimy do ginekologa, no i bo ktoś powiedział, że trzeba regularnie się badać, tak? I pacjentka nawet nie ma pojęcia, o co może zapytać ginekologa, z jakim problemem może się zgłosić do ginekologa i czy ginekolog jej wysłucha, czy udzieli odpowiedzi. No bo właśnie, mówi się, że mężczyzna zawsze chce, nie zawsze może, a kobieta zawsze może, nie zawsze chce. I generalnie się uważa, że kobiety to głowa boli i tak dalej, nie? Więc wiadomo, że to jest temat krępujący. I co, ona przyjdzie do lekarza i będzie mu mówić, on powie, o Boże, kolejna, taka sama jak moja żona, no. Właśnie, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Ja najczęściej zaczynam wizytę od takiego bardzo szczegółowego wywiadu. Pytam o wiele różnych spraw. Często już przy dowiadywaniu się, jakie leki pacjentka bierze, już wiem, że to może na nią jakoś wpływać. Poza tym staram się tworzyć jakąś taką atmosferę, która będzie dosyć swobodna, gdzie pacjentka będzie mogła czuć się otwarcie. Bardziej tak przyjaźnie, może nie aż bardzo formalnie. I z biegiem, w trakcie trwania wizyty, jeśli pacjent widzi, że jest to zainteresowanie tematem, pyta się, a jak pani taka miła, to może jeszcze zapytamy o to. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne w gabinecie ginekologicznym, gdzie ogólnie nie jest przyjemne pójść do ginekologa. Tematy są bardzo trudne, bardzo wrażliwe i ogólnie potrzeba jest bardzo dużego zrozumienia. No dobrze, to o co pacjentki mogą pytać ginekologa? O jakie tematy? Może zacznijmy ten temat libido, bo tutaj przewijał się ten temat bardzo. Mówiłyśmy my o tym kiedyś tam na swoich gdzieś tam prywatnych rozmowach. Często pacjentki pytają się, czy no pani doktor, przy tej antykoncepcji to w ogóle ja to odstawiłam. Często jest to taka rozmowa o tym, że ja to w ogóle odstawiłam, bo ta antykoncepcja działała na mnie w ten sposób, że mi się przestało chcieć. No i wtedy bardzo łatwo można zdiagnozować pacjenta. W ogóle zaczynamy zawsze w takich przypadkach od zlecenia odpowiednich badań, czyli komplet badań hormonalnych, włącznie z estradiolem, prolaktyną, poziomem testosteronu, hormonów gonadotropowych. Badamy też tarczycę przy okazji, bo to są wszystko, które mogą mieć wpływ na nasz poziom libido. I tutaj zawsze bym zaczęła od diagnostyki. I na kolejnej wizycie przy wynikach można zaproponować dalsze leczenie, jeśli faktyczny problem pojawi się nam w tych wynikach. No to dobrze, to zatrzymajmy się przy tym libido, bo wiemy o tym, że jest to często problem kobiet i mówi się o tym, że a no, czasami to jest stres, czasami to ta udawana ból głowy i tak dalej. Skąd wynika brak libido u kobiet? Jakie są przyczyny? Ogólnie, jeśli chodzi o naszą seksualność, to główną rolę pełnią dwa hormony. Jeden to jest estradiol, drugi to jest testosteron. I o ile estrogeny ogólnie wpływają na nawilżenie, ukrwienie narządu rodnego, to testosteron wpływa właśnie na tą chęć, na ten popęd seksualny. I niedobory testosteronu lub hormonów pokrewnych testosteronu mogą powodować te zaburzenia chęci seksualnej, tego popędu naszego. No dobrze, to skąd
kobieta może wiedzieć, no bo czy to jest problem hormonalny, czy może jej się nie chce, bo partner się znudził? Jak to można stwierdzić? Przychodzi do ginekologa i mówi: Pani doktor, panie doktorze, no nie chce mi się, no mąż mnie wysyła do lekarza. Problem jest złożony. Problem jest złożony. Na pewno to nie jest tak, że można obwinić tylko hormony albo tylko w takie sprawy psychologiczne. Dużo, dużo zależy też od relacji z partnerem. Wiadomo, że to nie można tak. W medycynie ogólnie i w ogólnie u człowieka to nie jest matematyka. Więc nie możemy dwa dodać dwa i będziemy mieć zawsze rozwiązanie. Musimy podejść troszkę głębiej. Natomiast jeśli chodzi o z mojego podejścia ginekologicznego, na pewno po badaniu pacjentki będę wiedziała, czy to ukrwienie narządu rodnego jest prawidłowo, czy wydzielina jest prawidłowa, czy nie ma jakiejś infekcji. Po badaniu ginekologicznym będę wiedziała, co konkretnie tam się dzieje, czy nie ma jakiegoś obniżenia narządu rodnego, czy nie ma jakiejś dysfunkcji morfologicznej, tutaj właśnie, czy w budowie narządu rodnego. I to mogę zaproponować pacjentce w dalszym postępowaniu. Lub jeśli problem jest typowo z popędem, to odpowiednie badania hormonalne, i o których już mówiliśmy, jeśli jest obniżony ten poziom, to stosowne leki. No dobrze. Padło tutaj takie magiczne słowo jak testosteron. No przecież mówi się, że to jest hormon męski. To jak to jest możliwe, że u kobiet może się pojawić problem z niedoborem testosteronu? Myślę, że kobiety rzadko wpadają na taki pomysł, że o Jezu, no jak testosteron? No właśnie, przecież wyrosną mi wąsy albo zrobią mi się pryszcze. Absolutnie. My ten testosteron produkujemy oczywiście w mniejszej ilości, ale faktycznie też w naszym organizmie go mamy i on pełni bardzo ważne funkcje. I mówię, między innymi jego niedobór może powodować te zaburzenia libido. No i jakie mamy tutaj sposoby jako kobiety? Jako kobiety, no mówię, jeśli chodzi o podejście moje ginekologiczne, ja mogę proponować suplementację. Są preparaty, które stosujemy. To są niestety w Polsce wszystko to jest off-label, bo cały czas temat traktowany jest bardzo po macoszemu i nie ma terapii, które za granicą są dostępne dla kobiet. W Polsce nie są dostępne. Są to leki, które po prostu nie są dostępne w aptekach. Są preparaty dla mężczyzn z niedoborem testosteronu. I trzeba po prostu odpowiednio zmniejszać tą dawkę, która jest zaproponowana w preparatach dla mężczyzn. No i ja Przykre, myślę. nikt tego tematu nie odnalazł dla nas Polek. Tyle się mówi o prawach kobiet, tyle się mówi o tych protestach, o naszym równouprawnieniu, a w takich podstawowych rzeczach, które gdzieś panowie też by korzystali, no niestety tutaj nie mamy dostępu. No i myślę, że to jest właśnie niesamowite, dlatego że w Polsce, chciałam powiedzieć na rynku ginekologicznym, ale jakby w branży ginekologicznej. Rzadko się mówi w ogóle o testosteronie w kontekście kobiet i myślę, że rzadko który ginekolog czy ginekolożka poruszają ten temat, sprawdzają ten temat, no bo jest to uważane za męski hormon. Myślę, że to jest całkowicie nowatorskie podejście do kobiet. No bo mówi się, bo większość lekarzy, ginekologów, no też nie chcę jakoś stygmatyzować społeczności lekarzy, bo oczywiście chcą pomagać, natomiast traktuje się temat libido jako rzecz, która no przecież nie zagraża życiu zdrowiu. Człowiek nie umrze na brak libido, prawda? Więc no, można z tym żyć, więc zostawmy ten temat w spokoju. Są ważniejsze rzeczy, prawda? Natomiast nie, to są rzeczy bardzo ważne. To czasem rozpadają się związki, to czasem rozpadają się małżeństwa. No, to są ogólnie bardzo dramaty, więc moim zdaniem to też jest rzecz, którą trzeba się interesować i zajmować. Tak samo jeśli chodzi o temat testosteronu, temat estrogenów i nawilżenia pochwy podczas stosunku. Tutaj całości tego tematu ogólnie bardzo trudnego, no to są rzeczy, które są dla pacjentek ważne. No właśnie, i to jest kolejny bardzo ciekawy temat, bo często kobiety boją się terapii zastępczej hormonalnej. Ja już się to trochę będę wymądrzać, bo jakby ten temat bardzo mocno zgłębiałam też, bo też żeśmy dużo na ten temat rozmawiały. I kobiety się boją, no bo gdzieś to jest stygmatyzowane, że to prowadzi do nowotworów. Natomiast też chciałabym, żebyśmy poruszyły ten temat terapii zastępczych, bo są terapie takie ogólnoustrojowe i są dopochwowe. I to będzie zupełnie coś innego. Ja tutaj też nie ukrywam, że posłuchałam sobie różnych live'ów. Nie pamiętam teraz,
teraz, jak się nazywa ta pani doktor. Pani mi ją też polecała do odsłuchania. Ona ma też fantastyczne live'y. Kojarzy pani to nazwisko? Mówimy o pani doktor Łukasiewicz, Monice. Tak. Tak, Monika Łukasiewicz. I one prowadzą chyba takie, taki fajny podcast Menopauza. To nie, coś tam nie pamiętam. No nie wiem. Żadna nie. Tak, zdecydowanie. I one tam też właśnie rozróżniają tą terapię hormonalną doustną i dopochwową, bo kobiety też sobie często nie zdają sprawy z tego, że to ta suchość pochwy, która występuje na przykład przed menopauzą, że również można sobie poradzić tutaj poprzez terapie hormonalne, które nie oddziałują na cały organizm. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Bo tak, terapie doustne, bo w terapii hormonalnej, terapii zastępczej mamy preparaty doustne lub preparaty dostępne w plastrach. Czyli to jest rzecz, która działa ogólnoustrojowo na cały organizm. I wtedy faktycznie nieznacznie zwiększa się ryzyko chorób piersi. Natomiast jest to ryzyko minimalne przy dobrej profilaktyce, w pełni kontrolowane. Są również preparaty w takich sytuacjach, gdzie pacjentki, powiedzmy, boją się tego ryzyka, a mają objawy nie ogólnoustrojowe, tylko stricte związane z narządem rodnym, można zastosować preparat miejscowy w żelach, w kremach, w globulkach i jest to preparat estrogenów dopochwowy i też bardzo fajny, bardzo skuteczny i bardzo, bardzo pomocny w leczeniu. Nie zadziała on super na uderzenia gorąca, natomiast na objawy suchości lub nietrzymania moczu też może dużo pomóc. No i obecnie też mogę powiedzieć, tak jak powiedziałam, medycyna, to mamy XXI wiek i mówię, może nie zawsze ratujemy życie, ale bardzo poprawiamy jakość tego życia przez chociażby takie terapie lub terapie już za pomocą laseroterapii, fali elektromagnetycznej czy zabiegów HIFU. To są, jest mnóstwo technologii, które są w stanie pomóc w problemach w takich naszych dolegliwościach kobiecych. Właśnie to jest ciekawe, że dzisiaj mamy tak dużo różnych rzeczy dostępnych, bo mamy wszelkiego rodzaju takie terapie dopochwowe, typu jakieś tam lasery, prądy, fale uderzeniowe, plus mamy globulki, plus mamy hormony, a tak rzadko o takich rzeczach rozmawiamy z ginekologiem, tak? Bo po pierwsze wstydzimy się tego problemu, po drugie nikt nas w ogóle nie zapyta o to. No dokładnie, nikt nie zapyta, bo zazwyczaj wizyta u ginekologa trwa 10 minut, byle szybko pobrać cytologii, zrobić USG, wszystko dobrze, proszę, następne. No niestety ta wizyta ginekologiczna wymaga czasu, wymaga poświęcenia, wymaga tego możliwości rozmowy, gdzie ten wywiad pełny się zbierze. I mi się wydaje, że to pokutuje mniej więcej tutaj, najbardziej tutaj w gabinetach ginekologicznych, że nie ma tego czasu, żeby z pacjentem po prostu porozmawiać, co mu naprawdę dolega. Jeśli mamy być u ginekologa raz do roku, to 10 minut to jest zdecydowanie za mało, żeby poświęcić na wszystkie dolegliwości kobiece tylko te 10 minut. To jest naprawdę za mało. Może być też tak, że kobieta, która zgłasza się do ginekologa około 40 któregoś roku życia, do tej pory była prowadzona przez ginekologa, który jakiś tam wywiad przeprowadził, jakieś tam podstawowe badanie i zaczynają się problemy nawarstwiać, prawda? Mamy na przykład brak libido, który już jest od dawna, pojawia się jakaś suchość pochwy, pojawiają się mięśniaki, za chwilę dochodzi nietrzymanie moczu, obniżone narządy rodne i zaczyna być tego tak dużo, że to jest aż przerażające dla kobiety, bo te problemy wcześniej nie były w ogóle adresowane. Nikt nie wspomniał o tym, że jest jakiś problem, można pomóc i rozwiązać. Dokładnie, stopniowe. Fajnie by było, jakby te wszystkie problemy rozwiązywane były stopniowo. Pierwszy problem się pojawia i tutaj od razu rozwiązanie. Potem dochodzą kolejne i mamy to rozłożone w czasie, że bo w sytuacji, kiedy dostajemy pacjenta, który ma milion chorób teraz, no to już ciężko jest sobie z tym poradzić i wtedy leczenie też wiąże się z większym ryzykiem i powikłań, i trudności, i wydłużonym tym procesem leczenia. Natomiast trzeba podejść do swojego zdrowia bardzo rozsądnie, skupić się na nim i jeśli mamy na przykład problem z mięśniakami, ja widziałam, że tam są pytania również o mięśniaki, bo to często dotyczy pacjentek, one się ich boją okropnie, natomiast z mięśniakami można żyć. Pamiętajcie dziewczyny, że one nas nie robią nam krzywdy, nie musimy się ich bać, natomiast jeśli powodują objawy, wtedy je leczymy.
No właśnie, tak jak już jesteśmy przy tych mięśniakach, to może sobie powiedzmy o tym, bo ja widziałam, że też było sporo pytań. Czy to jest na przykład w porządku, że lekarz tylko obserwuje mięśniaki? Ja już spotkałam się z dwoma podejściami. Takimi, że lekarz mówi, obserwujemy, nic nie robimy, a pacjentka się stresuje, jak nic nie robimy, przecież tam ktoś w rodzinie miał nowotwór. A drugie podejście jest takie, nie, pani już pochwa nie jest potrzebna, to wytnijmy to wszystko, bo w sumie po co, no już pani dzieci mieć nie będzie, nie? I chciałabym, żeby tutaj pani się w tym temacie wypowiedziała. No, powiem taki tekst. No, dobrze, nie obawiamy innych lekarzy. Powiem tak. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że mięśniaki są zmianami łagodnymi. One nie nowotworzeją, natomiast w kazuistycznych przypadkach zdarzają się rzeczy, gdzie mięśniak może przeobrazić się w nowotwór, natomiast to jest kazuistyka. To się nie zdarza. Pacjentek z mięśniakami mamy bardzo dużo procent. Udział takich pacjentek jest bardzo, bardzo duży, natomiast w większości przypadków nie powodują one objawów. A my mamy leczyć pacjenta, a nie obraz USG. Często, gdyby tego USG nie było, pacjentka nawet nie wiedziała, że ma mięśniak. No i wywołuje to niepotrzebny stres. Dlatego ważne jest, żeby wyjaśnić jej, że mięśniak w takiej lokalizacji nie spowoduje u pani złych rzeczy, może być obserwowany i dopiero jeśli urośnie do dużych rozmiarów, gdzie te objawy będą, może być zoperowany lub zaproponowane coś więcej. Powiem tak, kwestia mięśniaków jest bardzo indywidualna. Trzeba do nich podchodzić w ten sposób, że każdy pacjent jest inny, bo ten mięśniak może zlokalizować się w różnym miejscu. Jeśli on jest zlokalizowany w jamie macicy, może powodować krwotoki i on powinien być tak jakby zdiagnozowany i leczony wcześniej. No tutaj myślę, że to bardzo indywidualne podejście do pacjenta powinno być zastosowane. No dobrze, a co z takim podejściem lekarzy? No, nie mówmy o innych, wiadomo o innych lekarzach, ale no, chciałabym o takich konkretnych sytuacjach. Co ma zrobić pacjentka, która idzie do lekarza ginekologa i dowiaduje się, że ma 40 lat, a lekarz powie, na wszelki wypadek usuńmy tą macicę, żeby tam się w przyszłości coś nie zrobiło. Czy to jest w porządku podejście? Jakie są tego konsekwencje? Co później po tym następuje, jeżeli pacjentka na wszelki wypadek się zdecyduje albo nie zdecyduje? No, medycyna nigdy nie postępuje w ten sposób, że na wszelki wypadek wytnijmy coś, bo w ten sposób możemy podchodzić, że na wszelki wypadek obetnijmy rękę, bo może kiedyś nam się złamać. W żaden sposób nie kwalifikujemy pacjenta do zabiegu operacyjnego, tylko na wszelki wypadek. Tylko jeśli są konkretne dolegliwości i objawy. Mówię, z mięśniakami można żyć, natomiast powikłania pooperacyjne lub z samego zabiegu są na tyle poważne, że nie operujemy bez konkretnej przyczyny. Po zabiegu wycięcia macicy zmienia się nam troszkę, w zależności od tego, jaki jest to rodzaj zabiegu, może zmienić się układ narządów miednicy mniejszej, może powodować wypadanie narządów miednicy mniejszej, zwiększone ryzyko chociażby nietrzymania moczu i tych wypadania narządu miednicy mniejszej. Więc no, ja nie jestem zwolennikiem operowania każdego pacjenta z mięśniakami. No, Obecnie. a co jeżeli są te mięśniaki? Obserwować na USG, czy nam może na przykład sugerować się tym, jak się czujemy, czy robić jakąś biopsję? Co zrobić z mięśniakami? No bo wiadomo, dla kobiet jest to niepokojące, bo tyle się mówi o nowotworze narządów kobiecych i że to może prowadzić ostatecznie do nowotworu. Tak jak wspomniałam na początku, mięśniaki nie są złe zmiany małagodne i raczej nie nowotworzą, natomiast możemy na samym starcie już coś podziałać. Są terapie hormonalne, bardzo fajnie działa wkładka wewnątrzmaciczna na mięśniaki, może je zmniejszać, natomiast oczywiście jeśli są wystarczają, nie są jakoś strasznie duże lub nie jest ich bardzo dużo, to można zastosować tą wkładkę wewnątrzmaciczną, która hamuje ich rozwój i jakby kurczy troszkę te mięśniaki. Mięśniaki są zmianami hormonozależnymi. To jest nadmierna wrażliwość tkanki mięśnia macicy na estrogeny. Więc wszystko, co będzie działało antyestrogenowo, będzie je mnie zmniejszać. Więc w okresie menopauzy spodziewamy się, że one się będą zmniejszać. Jak zastosujemy hormony, które wywołają sztuczną menopauzę, jest taki preparat dostępny na rynku. Jest jeden na rynku, więc no nie wiem, czy powinnam go reklamować. Chyba raczej nie będę. Pacjentki sobie tam gdzieś tam wypytają potem w pytaniach, który zmniejsza mięśniaki, ale wywołuje sztuczną menopauzę. I to kwestia tego, czy warto, czy my aż tak bardzo nam źle z tym mięśniakiem, żeby wywoływać u siebie menopauzę.
No tak, bo to są później konsekwencje, tak? No wiadomo, w menopauzie też my chcemy przeciwdziałać temu, co się dzieje w menopauzie, dlatego niektóre kobiety decydują się na hormonalną terapię zastępczą, a tutaj mamy konflikt na przykład z mięśniakami. Co wtedy? Powiem tak, tak jak powiedziałam już wcześniej, mięśniaki są estrogenozależne, czyli zależą od estrogenu. Dając hormon, karmimy tą sprawę. Natomiast wszystko zależy od objawów. Jeśli mięśniak rośnie, nie daje objawów, możemy go obserwować. Nawet duże mięśniaki, 6-7 cm, które zostają w obrębie macicy, a nie dają objawów, nie są bezpośrednim wskazaniem do zabiegów operacyjnych lub dalszych działań. I naprawdę tutaj w tym przypadku nie obawiałabym się kwestii nowotworowych. Raz do roku skontrolować je, sprawdzić, zweryfikować endometrium i to w zupełności wystarczy, jeśli chodzi o diagnostykę. To tutaj widzę też komentarz się pojawił. Lepiej już po 50, że po 50 lekarze mówią, że nie będzie pani rodziła, to może już macicę usunąć na wszelki wypadek, żeby się nowotwór nie pojawił. Zdecydowanie wszystkie rekomendacje obecnie mówią nam o tym, że nie wycinamy macicy na zapas, nie wycinamy macicy na zapas. Są wskazania oczywiście genetyczne do takich procedur, ale to w mutacjach, które zwiększają ryzyko nowotworów. Natomiast w samych mięśniakach absolutnie nie. No dobrze. Spokojnie nie. Jak już zaczęliśmy mówić o nowotworach, to w jaki sposób kobieta powinna się badać i co powinna badać, żeby mieć tą pewność, że te mięśniaki nie nowotworzą, że tam się nic złego nie dzieje? Co powinno być zbadane? Przede wszystkim raz do roku kontrola ginekologiczna, to jak mantrę będę powtarzać na wszystkich swoich rozmowach z pacjentami, raz do roku pojawić się, wybrać sobie swój dzień, niech to będą urodziny, albo Dzień Kobiet, albo nie wiem, 1 grudnia, każdy niech sobie wybierze swój jeden dzień, który jest przeznaczony dla, kobieta ma swój jeden dzień w roku, w którym się po prostu chce zbadać i w tym dniu robimy badanie ginekologiczne, wykonujemy cytologię, wykonujemy badanie USG. Super by było, jakby jeszcze wykonane było badanie USG piersi. To już wtedy mamy totalny komplet i poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w pełni przebadane i w pełni bezpieczne, bo obecnie profilaktyka nasza ginekologiczna jest tak wysoko rozwinięta, że to w zupełności wystarczy, żeby nas zabezpieczyć przed potencjalnymi nowotworami. To naprawdę osoby, które są gdzieś tam w zaawansowanych stadiach wyłapywane nowotworowych, to niestety są osoby, które gdzieś tam dłużej ten temat porzucały, bo w ginekologii większość tych spraw mamy już tak okiełznane. Jedynym tym nowotworem, którego się nadal jeszcze jako ginekolodzy boimy, to jest ta jajnika, który potrafi progresować bardzo szybko. A pozostałe rzeczy przy rutynowej kontroli naprawdę jesteśmy w stanie wychwycić, dziewczyny. Jeżeli chodzi o cytologię, to wiem, że tutaj są często popełniane błędy, jeżeli chodzi o pobranie samego materiału i samo badanie. I te cytologie, nie wiem, czy one są różne, ale ja już się spotkałam z tym, że ktoś mówi, no to najlepiej pobrać takim specjalnym urządzeniem do pobierania, to jest takie jak grzebyk chyba wygląda, i wysłać to w ogóle gdzieś tam hen, gdzie oni to badają, to w jakimś takim roztworze mokrym jedzie. Ale przecież widziałam cytologię też taką zwyczajnie pobieraną wacikiem. Na co trzeba zwrócić uwagę przy cytologii? Powiem to, obecnie w standardzie takim ogólnoeuropejskim jest cytologia płynna, czyli LBC, która niestety nie jest refundowana. Po raz kolejny gdzieś tam te kobiety gdzieś tam są zapomniane. Cały czas toczy się walka o to, żeby to weszło w refundację. Klasycznie w NFZ-cie, jeśli pacjentki pójdą do kontroli ginekologicznej, mają wykonywane cytologie szkiełkowe. Ona ma jakąś około 50% skuteczność, że wykryje nam tą zmianę, jeśli faktycznie ona tam jest, więc to jest marna skuteczność. Cytologia płynna, czyli o której tutaj wspominałam wcześniej, tą skuteczność ma dużo wyższą, około 70%, a gdy dołożymy do tego jeszcze oznaczenie HPV, to mamy już praktycznie pełną wykrywalność i możemy tą cytologię wykonać wtedy raz na 3 lata. Jeśli wykonamy cytologię LBC, czyli cytologię płynną wraz z oznaczeniem HPV, możemy mieć takie 3 lata spokoju i pewności tego, że nic nam się niepokojącego nie powinno wydarzyć. I to jest obecnie tutaj standard w medycynie. Niestety cały czas nie. Ale o tym też się rzadko mówi. No przecież lekarze rzadko o tym mówią. Pamiętam, chodziłam do lekarza ginekologa, on mi zawsze robił taką na płytce i tak za nią płaciłam, bo chodziłam prywatnie.
ale później poszłam do innej pani doktor i nagle się dowiedziałam, że to, co do tej pory było, to w ogóle nie powinno być robione, bo tak się już po prostu nie robi cytologii. Medycyna idzie do przodu. My jako lekarze powinniśmy się cały czas kształcić i cały czas rozwijać swoje umiejętności i aktualizować wiedzę. No, ja jestem lekarzem młodym, tak mi się wydaje, że cały czas jestem na bieżąco. Mam nadzieję, że zawsze będę na bieżąco. No i tego bym sobie życzyła w każdym gabinecie ginekologicznym. No, najnowszym standardem obecnie jest cytologia płynna wraz z oznaczeniem HPV i to pacjentkom polecam. Tutaj przynajmniej się czuć pewnie. Czy ma sens robienie markerów nowotworowych z krwi? W sytuacji, gdy nie ma żadnych zmian, absolutnie nie. Markery nowotworowe, jeśli chodzi o ginekologię, są dosyć niespecyficzne. Mamy tutaj głównie, chodzi nam o markery w nowotworach jajnika. Jeśli widzimy zmiany na jajniku, to wtedy wykonujemy markery nowotworowe i mamy tak jakby podwójną informację na temat tej zmiany z krwi oraz w USG. Natomiast jeśli żadnej zmiany w USG nie ma, to wykonanie markerów nie ma kompletnie sensu, nie ma zasadności, ponieważ te markery podwyższone mogą być również w endometriozie, w obecności mięśniaków, w zależności od cyklu miesiączkowego, to generalnie wykonywanie samych markerów nowotworowych nas nie chroni w żaden sposób. No dobrze, to powiedzmy sobie coś jeszcze o terapii zastępczej, bo tutaj dużo mitów panuje. Czy każda kobieta tak samo przechodzi menopauzę, to po pierwsze? Czy są takie kobiety, które w ogóle nie odczuwają, że mają menopauzę? I jaki sens ma taka terapia zastępcza? Bo na przykład w przypadku mężczyzn mówi się, że to fajnie, że wybrali testosteron, bo to wpływa fajnie na muskulaturę, na gęstość kości, a u kobiet w ogóle się o tym nie mówi. A przecież wiemy, że niedobór estrogenów zmniejsza gęstość skóry, powoduje, że tego kolagenu mamy mniej, szybciej się go pozbywamy, wiotczejemy, wszystko nam zaczyna zwisać. Czy my musimy się w ten sposób starzeć? No dokładnie o to chodzi. Bo nie musimy o tym czytać, my to widzimy. Widzimy po naszych starszych koleżankach, po naszych mamach, że osoby, które gdzieś tam przechodzą okres menopauzy, nagle dzieje się z ich ciałem coś kosmicznego. Zaczynają tyć, zmienia się gęstość skóry, tak jak mówisz. Ta muskulatura też jest zupełnie inna u kobiet, które są gdzieś po okresie menopauzy. Osteoporoza też dotyczy kobiet właśnie tych, które przeszły tą ostatnią miesiączkę, więc nie, my nie musimy się tak starzeć, my nie powinniśmy się tak starzeć. Mówię, po raz kolejny mamy XXI wiek, mamy technologię, mamy leki, możemy sobie pomóc i warto sobie pomóc, bo mamy żyć w komforcie. To nie chodzi o to, żeby żyć 100 lat i się męczyć na tym świecie, tylko gdzieś funkcjonować fajnie w tym społeczeństwie i ze swoim ciałem. Więc ja ogólnie oczywiście po wykluczeniu całego wywiadu zakrzepowo-zatorowego, bo hormonalna terapia zastępcza ma swoje wskazania i przeciwwskazania. Musimy ją włączyć w odpowiednim czasie od odpływu ostatniej miesiączki oraz nie możemy jej zalecać pacjentkom, które mają zwiększone ryzyko zakrzepicy. Więc tutaj też trzeba starannego wywiadu, trzeba uwagi poświęcić troszkę pacjentowi i wyjaśnić, z czym się musi liczyć w sytuacji, kiedy tą hormonalną terapię zastępczą bierze. Natomiast to nie jest takie zło. To tak jak mówi się o antykoncepcji, że o mój Boże, jest taka straszna, że zabiera płodność albo że powoduje tycie. Wszystko, jeśli jest odpowiednio właściwie dobrane, może nam zwiększać poczucie kobiecości, młodości i naszego zdrowia. No dobrze, powiedzmy sobie jeszcze trochę. Po co kobietom ta hormonalna terapia zastępcza? Po co? Przede wszystkim, jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, zmniejsza nam się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zmniejsza nam się ryzyko osteoporozy. Uwaga, no to te sprawy, jeśli chodzi o uderzenia gorąca, to głównie z tym zwracają się pacjentki. No to też pomaga nam na jakość i samopoczucie, ale zwiększa też jakość snu. Tutaj bardzo często trafiają do mnie pacjentki, które mówią, że no tak, już pani doktor, ta ostatnia miesiączka, no trudno, ja się z tym pogodziłam, tylko spać nie mogę. No właśnie,
ten sen to też jest bardzo ważny aspekt. Ty też często o swoich relacjach mówisz o tym śnie. To jest niesamowicie ważny aspekt naszego funkcjonowania. I jak kobieta nie może spać, no to zdrowie też podupada na tym. Więc no, tak. Jeśli dolegliwością jest jedynie zaburzenie snu, to też można na to wpływać, niekoniecznie hormonami, ale innymi lekami właśnie, albo nasennymi, lub jeśli ona będzie chciała, to również hormonami. Więc wiele rzeczy możemy rozwiązać tą hormonalną terapią i nie należy się jej bać, trzeba ją troszkę odczarować. Wszystko jest dla ludzi stworzone i wszystkie leki, które są dopuszczone, no, są w sposób bezpieczny przetestowane, tak, żeby nie zaszkodzić, tylko pomóc. No tutaj odnośnie tej terapii zastępczej, to jeszcze też będę chciała się zatrzymać, bo ja też lubię w takich tematach i też rozmawiałyśmy ostatnio na temat progesteronu, kremu z progesteronem dla kobiet. Ja dopiero co otworzyłam też prezentację na konferencję i ten temat dotyczy anti-agingu i trafiłam właśnie też na materiały, na badania dotyczące kobiet i mężczyzn, właśnie w kontekście anti-agingu, już pomijając oczywiście sen, sposób odżywiania i tak dalej, ale przewinął się tam wątek hormonalny, że to jest bardzo często niedoceniana interwencja u kobiet i u mężczyzn. I u kobiet robiono badania, oczywiście chodziło o kobiety w okresie menopauzalnym, żeby była sprawa jasna, nie chodzi tutaj o kobiety, które wytwarzają swoje własne hormony. Tam ta dodatkowa suplementacja tych hormonów nie przyniosła korzyści, ale w okresie menopauzalnym podawanie estrogenów, podawanie progesteronu sprawiło właśnie, że ta skóra była lepszej jakości, kości były lepszej gęstości, stawy były bardziej elastyczne, kobiety wolniej traciły kolagen, a przecież kolagen to jest generalnie całe nasze ciało, to decyduje o naszej witalności, o tym, jak szybko chodzimy, ile rzeczy możemy robić, nic sobie nie złamiemy, nic sobie nie uszkodzimy, kontuzje rzadziej mamy, no właśnie lepiej śpimy, więc wszystko po prostu jest na plus. Tak jest, jak najbardziej. To jeśli chodzi o jakość kolagenu, tak jakby sprężystość i elastyczność mięśni, hormony tutaj mają bardzo, bardzo duży wpływ. Zresztą to widać, to nawet nie trzeba, to już podpierasz się dobrymi badaniami, bardzo fajnie, ale to nawet to nie trzeba tego badać, to po prostu widać eksperymentalnie. Widzimy te osoby, które gdzieś mają te niedobory hormonalne i od razu widać po tej skórze, że jest inna, jest trochę, tak nie chcę powiedzieć, gorszej jakości, ale jest troszkę słabsza. I o żelach progesteronowych też możemy rozmawiać w aspekcie tak jakby zaburzeń cyklu, bo żele progesteronowe bardzo fajnie sprawdzają się tutaj przy bolesności piersi. Tutaj widziałam też, że jedna z słuchaczek zadawała takie pytanie, co zrobić z bolesnymi piersiami w drugiej fazie cyklu. Fantastycznie działa żel z progesteronem na to. Więc polecam gdzieś tam udać się do ginekologa, zapytać o coś takiego i to jest super metoda. Ja bym w ogóle tutaj powiedziała, że takie totalnie nowoczesne podejście do hormonalnej terapii zastępczej, bo często myśląc hormonalna terapia zastępcza, myślimy estrogeny, ale tu chodzi o substytucję wszelkich hormonów, tak? Mamy estrogen, przy czym możemy go przyjmować ogólnoustrojowo, to ustnie. Dodatkowo globulki, które poprawią nawilżenie pochwy. Progesteron, który też świetnie wpływa na skórę i u kobiet, które są już są w okresie menopauzy, stosujemy regularnie, cały czas. A u kobiet, które miesiączkują, możemy stosować w drugiej fazie cyklu, żeby zminimalizować właśnie takie dolegliwości przedmiesiączkowe. Testosteron, o którym już tutaj wspomniałyśmy, który dźwiga fajnie kobietom libido, ale też testosteron decyduje o muskulaturze. I on też sprawia, że kobieta ma więcej siły, może więcej dźwigać, co sprawia, że te mięśnie się kształtują i nie ma takiej sytuacji, no spotkałyśmy się w szpitalu, to wiem jak jest, starsze kobiety później mają problem dźwignąć się z łóżka o własnych siłach, prawda? Dokładnie tak. Więc no, wszelkie terapie hormonalne, no oczywiście wszystko trzeba robić z głową, bo spotkałam się też z pacjentką, która w wieku 70 lat przyjmowała preparat stricte estrogenowy, skóra wyglądała fantastycznie, natomiast takim preparatem w tak długim wieku stosowania no, można sobie wystymulować różne niedobre rzeczy. Więc wszystko trzeba robić z głową, pod kontrolą lekarską, z dużą wiedzą na temat tego, jak te hormony mogą działać, co mogą zrobić dobrego, a co niekorzystnego. Więc to też nie chciałabym, żeby tutaj gdzieś powstał temat pod tytułem ja sobie gdzieś na Allegro znajdę i sobie będę stosować, tak. Bo to też to nie jest bezpieczne. To wszystko trzeba z dobrą dawką wiedzy zastosować. No tak.
Ale jak znaleźć tego ginekologa, który ma taką wiedzę i powie kobietom, że mogą zastosować estrogen, progesteron, testosteron, że są różne postacie, w różne miejsca można sobie aplikować doustnie, dopochwowo, na skórę, że no, suplementacja, na przykład DHA, też można suplementować i też bardzo fajnie dźwiga ten pierwotny hormon, który taki prohormon, który się później przekształca w odpowiednie hormony w organizmie. Może wpłynąć świetnie na jakość myślenia, przecież zmniejsza mgłę mózgową, która też się również często pojawia u kobiet w okresie menopauzy. Tak, jak najbardziej tak, bo to estrogeny to również zdolności intelektualne, tak jak wspominasz, widzisz, no, to też sprawia, że zdolności poznawcze są lepsze przy hormonalnej terapii zastępczej. No, są gigantyczne korzyści z tych leków. Mówię, tak, są strasznie demonizowane, bo lekarze, to też, bo mówię, po raz kolejny powtarzam, menopauza nas nie zabije. Więc lekarze traktują ją po macoszemu, oni szukają chorób, które mogą zrobić krzywdę. No, kwestia tego, żeby teraz lekarze zaczęli się skupiać na tym, żeby też to życie funkcjonowanie człowieka też było fajne. A tu mi się wydaje. Jakieś alternatywy dla hormonalnej terapii zastępczej, które nie są hormonami? Oczywiście. Jakieś izoflawonoidy sojowe? Tak, preparatów dostępnych, takich tak zwanych biohormonów jest dostępnych na rynku bardzo dużo. Są to preparaty o charakterze suplementów diety. Głównie są to preparaty sojowe z czerwoną kończyną. No, preparatów jest dużo, każdy ginekolog ma swoje ulubione, które gdzieś tam stosuje. To nie mają one charakteru leków, ale też mogą bardzo skutecznie poprawić pewne sprawy. Może nie aż tak skutecznie jak same hormony, ale w wielu przypadkach to jest zupełnie wystarczające i pacjentka jest z ich stosowania zadowolona. Powiedzmy sobie coś o nietrzymaniu moczu. To jest temat również tabu u kobiet, bo kobiety no, rzadko chcą mówić na imprezie, gdziekolwiek, ej, słuchajcie, nie śmiejcie się, bo ja będę sikać. No. Taki temat totalnie tabu. Tak, tak, tak. To jest taki temat, to jest taki mój ulubiony temat, bo ci mówiłam właśnie, że to jest temat, który wszyscy odrzucili na bok, bo można z tym żyć, a właśnie nie można z tym żyć, nie da się z tym żyć, nie da się funkcjonować, jeśli co 15 minut muszę lecieć do toalety, bo mój pęcherz jest nadreaktywny, albo nie da się żyć, gdy chcę wyjść z koleżankami na jakiś jogging, na jakiś spacer, albo na jakieś wyjście na miasto, na imprezę, a tam się leje po nogach, to często dotyczy też młodych dziewczyn. Dużo zależy od tego, ile porodów już odbyły, dużo zależy od genetyki. Niestety, ale w naszych genach zakodowana jest bardzo dużo informacji, między innymi o tym, czy będziemy mieć skłonność do właśnie takich przykrych dolegliwości, jak nietrzymanie moczu. I my sobie możemy albo pomóc i zastosować wczesną profilaktykę takich chorób, albo będziemy musiały się już borykać z typową chorobą, którą trzeba już leczyć poważnie, operacyjnie. Ale są metody, które można zastosować na wczesnym etapie, żeby zapobiec tym operacjom. No dobra, to powiedzmy sobie w takim razie o nietrzymaniu moczu. Jakie są różnice między nietrzymaniem moczu? Bo kobiety mówią, że tak, no idą na fitness i wtedy się posiusiają, albo są takie, co tylko kichną, się posiusiają, inne muszą się naprawdę długo śmiać, a jeszcze inne są takie, że nagle im się chce, takie naglące parcie na pęcherz. Omówmy, czym one się różnią i jakie są rodzaje nietrzymania moczu? Takimi głównymi rodzajami nietrzymania moczu jest to właśnie pęcherz nadreaktywny oraz wysiłkowe nietrzymanie moczu. To są dwie różne choroby, które powodują te same objawy, natomiast mają zupełnie inny patomechanizm, czyli totalnie inną przyczynę i obydwie te przyczyny leczy się inaczej. Więc pęcherz nadreaktywny to jest sprawa tak jakby bodźców nerwowych, czyli do pęcherza moczowego wysyłany jest sygnał, że o, tobie się chce siku. Pęcherz pusty, a tam na pewno cały czas jest bodziec, który powoduje, że gdzieś ta cewka moczowa wypuszcza mocz. Jest to choroba tak jakby układu bodźca przewodzącego. W takich sytuacjach, kiedy faktycznie jest zdiagnozowana ta sprawa, w leczeniu można zastosować farmakoterapię,
i one bardzo fajnie poprawia jakość życia. Mamy tutaj dostępne w polskim rynku preparaty z soli fenocyny, które są już szczęśliwie refundowane, fajnie, w dobrych cenach. Natomiast niestety, ale te preparaty są obarczone dużym ryzykiem takich powikłań jak suchości, jak problemy z żołądkiem. No, generalnie mają bardzo dużo objawów takich utrudniających funkcjonowanie. I jest preparat Mirabegnonu, to jest jeden dostępny na rynku preparat, który też bardzo fajnie działa. Niestety cena jego jest zaporowa, wiele pacjentek na niego nie stać, bo miesięczna kuracja to jest koszt rzędu 150 zł. I niestety ten preparat jest troszkę droższy. W kolejnym etapie leczenia tutaj, jeśli te preparaty są uciążliwe, pacjentka życzy sobie czegoś więcej, można zastosować ostrzykiwanie pęcherza moczowego botoksem i to jest bardzo fajna metoda, natomiast ją trzeba regularnie powtarzać, raz do roku i pacjentki są bardzo zadowolone z tego tematu. I tu mamy kwestię pęcherza nadreaktywnego. Druga kompletnie sprawa to jest wysiłkowe nietrzymanie moczu, dużo częstsza sprawa i dotyczy najczęściej kobiet już po porodach, natomiast również, nie tylko w takich sytuacjach, również mówi się o tym, że niektóre dziewczyny, które rodziły albo tylko raz, albo nie rodziły wcale, też mogą mieć takie dolegliwości. To trzeba odpowiednio zdiagnozować. Takim badaniem definiującym, czy jest to pęcherz nadreaktywny, czy jest to wysiłkowe nietrzymanie moczu, jest badanie urodynamiczne. Takie badanie wykonywane może być albo przez urologa, albo przez ginekologa i one nam powie, czy to jest ta choroba, czy to jest ta choroba, lub co gorsze, jeśli to jest choroba współistniejąca, bo często występuje choroba mieszanego nietrzymania moczu, gdzie współgrają obydwie te choroby naraz. No i przy tym wysiłkowym nietrzymaniu moczu, jakie są możliwości? Czy tutaj też leki pomogą? Jakieś suplementy? Nie wiem, fizjoterapia, zabiegi medycyny estetycznej czy operacja? Co kobietom można zaproponować? Jaki jest wachlarz możliwości? Wachlarz możliwości tutaj jest bardzo duży, wszystko zależy od stopnia nasilenia tych dolegliwości. Zawsze na samym starcie proponujemy fizjoterapię, bo zawsze musimy wiedzieć, że pacjentka będzie miała świadomość swojego ciała. I to jest start. Ale to jest taki totalny basic. Też zaczynamy od tej fizjoterapii. Natomiast stopni wysiłkowego nietrzymania moczu mamy trzy. Pierwszy, drugi, trzeci. Gdzie pierwszy to jest tak jakby, że tracimy tego moczu przy dużym kaszlnięciu, kichnięciu, przy wysiłku fizycznym parę kropelek. Dwójka to jest, gdy to gubienie moczu jest bardziej obfite. I trójka, gdzie praktycznie nawet przy niemalże pustym pęcherzu, przy kichnięciu po prostu leje się wszystko. Czyli trzy stopnie nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. I startujemy od fizjoterapii, a następnie przy tym początkowych etapach, jeśli szybko wyłapiemy tą dolegliwość, możemy zaproponować pacjentce chociażby laseroterapię lub terapię ultradźwiękami. I to bardzo fajnie poprawia jakość życia. Często te objawy się cofają pod warunkiem, że będą wyłapane na wczesnym etapie. Bo często zanim pacjentka znajdzie ginekologa, który będzie w ogóle ten problem chciał rozwiązać, to ona już jest na etapie tej trójki, gdzie to już jest dużo za późno. Na szczęście obecnie pacjentki są bardzo świadome i często po porodach mają właśnie takie dolegliwości i od razu kierują się do ginekologów. Mam nadzieję, że będą trafiać do ginekologów świadomych, którzy będą jej szybko chcieli pomóc i szybko wyślą na stosowne zabiegi. Dodatkowa sprawa, są też zabiegi, które działają prewencyjnie w takich sytuacjach. Czyli fala elektromagnetyczna, tak zwany, to jest zabieg, nazywa się dr Arnold i on bardzo też fajnie poprawia komfort powrotu do zdrowia po porodzie. Czyli jak pacjentka przeszła już okres połogu, to wtedy można zastosować u niej takie urządzenia, stosowne urządzenia, które sprawią, że te objawy u niej nie wystąpią i że nie będzie miała problemu z tą chorobą. No niestety, jeśli ten etap tych wczesnych objawów się gdzieś ominie, to w dalszym etapie leczenia konieczne są już operacje i te operacje czasem
Niby nieduża operacja, ale czasem potrafi być dosyć uciążliwa i wiąże się z okresem tej miesięcznej rekonwalescencji pozabiegowej. Jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne, to na czym one polegają? Są to założenie, są dwa rodzaje taśm podcewkowych, TVT i TOT. I to w zależności od tego, jakie jest usytuowanie cewki, jaka jest ruchomość cewki moczowej, to trzeba już specjaliści uroginekologii tym się zajmują, żeby ocenić właściwie, jaki zabieg powinien być wykonany. Najczęściej i najwięcej pacjentek kwalifikuje się do tego TOT, gdzie zakładana jest cewka przez pochwę na fotelu ginekologicznym, w znieczuleniu oczywiście, żeby pacjentka nic nie czuła. Zakładana jest ta tasiemka pod cewkę moczową i tak jakby ją podtrzymuje, dzięki czemu przy kaszlu ta cewka nie opada i nie daje wypływu moczu. Ja myślę, że to jest niesamowicie wartościowa wiedza dla wielu kobiet. Widzę, że tutaj Magdalena pisze, mam za sobą 3 porody naturalne 40+ i wystarczy pchnięcie, kaszlnięcie i już majtki mokre. I tak się zastanawiam, gdzie leży problem? Chodzi mi o to, że takie kobiety powinny być dość szybko zaopiekowane, tak? I czy problem polega na tym, że my nie mamy komu tego powiedzieć, my nie wiemy, do jakiego lekarza, czy my mamy to powiedzieć ginekologowi, czy może do urologa iść? Myślimy sobie, kurczę, no gdzie, jaki zabieg, kto ma mnie pokierować, czy to jest w ogóle refundowane, no do ginekologa się chodzi prywatnie. Rozmawiałam dzisiaj ze znajomą, ona mówi, słuchaj, no ja poszłam do ginekologa prywatnie, on mi zaproponował zabieg 12 tysięcy złotych. No to która kobieta może sobie pozwolić na coś tak drogiego? No niestety, no mało która, podejrzewam, że nawet te zamożne, to jest jednak duży koszt i faktycznie te zabiegi potrafią kosztować dużo, ale to też w zależności od sytuacji, to 12 tysięcy to myślę, że to już jest, to już musiałby zaproponować jakąś, nie wiem jaką terapię. W każdym razie, jeśli chodzi o zabiegi operacyjne w leczeniu nietrzymania moczu w tych zaawansowanych, tych takich już naprawdę przykrych stadiach, czyli to, gdzie to mamy tą przykładową trójkę, te zabiegi są refundowane. Więc pytając o, w ogóle przede wszystkim, drogie panie, szukajcie specjalistów, którzy się tym tematem zajmują, którzy ten temat wysłuchają, bo coraz więcej jest specjalistów, którzy tą uroginekologią się zajmują. I jeśli jesteście w okresie połogu i idziecie na wizytę popołogową, to te 6 tygodni po porodzie rozmawiacie z ginekologiem i pytacie, czy już mogę ćwiczyć. I ćwiczenia nie dotyczą czy on tylko, powiedzmy, tego, że chcę być znowu fit i ładna i zgrabna, tylko czy mogę ćwiczyć mięśnie dna miednicy, bo po każdym porodzie, to nie jest tylko kwestia, czy to jest poród naturalny, czy cięcie cesarskie, miednica mniejsza została rozszerzona przez, macica została rozszerzona przez ciążę, miednica mniejsza cała została rozciągnięta, czyli rozciągamy włókna kolagenowe, one są takie rozciągnięte, musimy wrócić do odpowiedniego tonusu. Po porodzie powinniśmy udać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej, która pomoże nam zapanować nad tymi mięśniami i czasem wystarczą 3 wizyty, żeby nauczyć się z nimi funkcjonować i dalej pracujecie już sobie w domu same, ćwiczycie, pracujecie nad tym, jeśli to nie wystarcza lub jeśli chcecie jakiegoś wsparcia dodatkowo medycyny estetycznej i macie na to oczywiście środki, to gabinety ginekologii estetycznej, to się mówi ginekologia estetyczna, natomiast to jest dla mnie ginekologia funkcjonalna. Zapraszamy do takich gabinetów medycyny funkcjonalnej, gdzie ta funkcjonalność miednicy mniejszej zostanie przywrócona. A czy do takiego rehabilitanta, rehabilitantki uroginekologicznej warto chodzić w każdym wieku, czy idziemy tam z konkretnym problemem? Jeśli mam powiedzieć swoją osobistą opinię, to ja uważam, że w ogóle w szkołach na etapie 16 lat powinna być zamiast WDŻ-u tak zwanego jedna wizyta z fizjoterapeutką, która opowie, może nie pokaże, ale opowie, że to jest ważne i że jak te mięśnie ćwiczyć, bo każdej kobiety dotyczy ten problem i to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych spraw nietrzymania moczu, bo to nie, tak, nie każdą pacjentkę dotknie ta sprawa. Natomiast każda będzie musiała być przygotowana do porodu. To są wszystko mięśnie Kegla. Każda będzie miała jakąś kwestię seksualności i ćwiczenie mięśni Kegla, mięśni dna miednicy usprawni jej życie seksualne. Więc
ćwiczenie tych mięśni to naprawdę jest niesamowita wartość dla nas, więc powinniśmy to zrobić nawet, je ćwiczyć nawet jeśli nie planujemy ciąży lub nawet jeśli jesteśmy już dawno po nich. No dobrze, to już wiemy. Mamy się udać regularnie do ginekologa, regularnie robić badania, ale ginekolog nas powinna nie skierować. Fajnie jest chodzić do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Wiemy o tym, że są alternatywy też w postaci gabinetów ginekologii estetycznej, czy tak zwanej ginekologii funkcjonalnej, bo tam też również możemy sobie różnymi urządzeniami pomóc. I tutaj jeszcze też padł taki temat związany z nietrzymaniem moczu, że pani ginekolog skierowała do urologa mężczyzny i jakoś mnie to zniechęciło. Czy urolog jest tym, który zajmuje się nietrzymaniem moczu? Powiem tak, no ta działka jest taka troszkę, mówię, traktowana po macoszemu. Urolodzy również zajmują się nietrzymaniem moczu, natomiast najczęściej, jeśli chodzi o kobiety, raczej są to ginekolodzy. I teraz tutaj, czy trafi się na kobietę, czy trafi się na mężczyznę? Przyznam, że w moim środowisku większość uroginekologów to mężczyźni. Ja osobiście obecnie pracuję głównie na terenie Opolszczyzny, tam uroginekologów mamy około 4-5 i jestem jedyną kobietą, która ten temat gdzieś tam głębiej porusza, głębiej się skupia na nim. Mam nadzieję, że tych osób, które będą tak bardzo chciały się tym tematem zająć, będzie więcej, bo każdy ginekolog ma takie umiejętności i każdy ginekolog tym tematem powinien się umieć się w nim poruszać. No kwestia tego, czy aktywnie będzie wypytywał pacjentkę o tę sprawę. To jak takiego specjalistę znaleźć? Szukać po specjalizacji uroginekolog, czy szukać po specjalizacji ginekolog, ale ze wskazaniem na to, że zajmuje się nietrzymaniem moczu, na przykład na znanym lekarzu? Czy... Niestety, ale takiej podspecjalizacji w ginekologii, jak uroginekologia, niestety nie ma. Od wielu lat pani profesor Barcz zabiega o coś takiego. Niestety Ministerstwo Zdrowia jakoś tutaj jeszcze się nie zdecydowało. Myślę, że szukać w internecie specjalista uroginekolog lub nietrzymanie moczu, lekarz i takie rekordy gdzieś powinny się wyszukiwać. Myślę, że tutaj... A najlepiej, no niestety, ale działa poczta pantoflowa, że ktoś polecił mi specjalistę, który mi pomógł i myślę, że to zawsze działało najłatwiej. No i też co ważne, co tutaj myślę, że powiedziałyśmy o tym wielokrotnie, że jeżeli jedna metoda nie działa, to warto próbować kolejnej i kolejnej, bo no, często też tak pocztą pantoflową się przynosi, a wystarczy, że sobie zrobić laser. No mi pomogło, a mi nie pomogło. I pacjentki w ogóle nie wiedzą, że mogą próbować jakichś kolejnych jeszcze rzeczy. Znaczy na pewno. No, na pewno fajnie by było, gdyby był taki schemat postępowania przedstawiony na samym starcie, że pacjentka dostaje możliwości i mówimy, że mamy diagnostykę taką i taką, jeśli pojawi się taka dolegliwość, będzie pani miała zaproponowane najpierw to, potem to, potem to, potem to i cały tok postępowania powinien być na takiej pierwszej wizycie przedstawiony, tak żeby to nie było na zasadzie, że my mamy jedną metodę leczenia, jestem niezadowolona i odchodzę, uciekam, bo tych metod mamy dużo i możliwości jest dużo i często to leczenie też wymaga wielostopniowego podejścia. No i na koniec powiedzmy sobie jeszcze o obniżonych narządach rodnych. Skąd to się bierze? Czy pacjentki powinny coś z tym zrobić? No bo ja już spotkałam kobiety, które no, tam były po 50, 60, nawet 70. No tak, mam to od dawna i tak to przeciągają, aż później faktycznie jest fatalnie. Jak to się zaczyna, skąd to się bierze, jakie to ma konsekwencje? Przede wszystkim może zacznijmy od tego, skąd to się bierze, tak, prawda? Kwestia kolagenu w pewnym momencie gdzieś nam obniża się nam ten narząd rodny z powodu takiego rozciągnięcia tkanek. Jedna kobieta będzie miała większą skłonność do tego tematu, druga mniejszą. No tutaj kwestie są bardzo indywidualne, na pewno zwiększa ryzyko takich spraw każdy kolejny poród, który był albo bardzo szybki, albo u dużego dzieciaczka. Też operacje ginekologiczne typu usunięcie macicy zwiększają ryzyko takich rzeczy. I teraz sprawa jest taka, to jest choroba progresywna, czyli która na początku
ten narząd obniża się delikatnie, potem coraz bardziej, niech pacjentki nie łudzą się, że będzie lepiej. Jeśli coś jest tak zwane obniżenie narządu rodnego, to on się już magicznie sam nie uniesie. Tutaj trzeba podziałać albo metodami zabiegowymi z gatunku medycyny estetycznej, albo na wczesnym etapie oczywiście, albo zabiegami operacyjnymi. A jeżeli tego się nie zrobi, to jakie są później konsekwencje tego? No, tak jak powiedziałam, choroba progresuje, czyli może dojść do całkowitego wypadania narządu rodnego, czyli po prostu ma się, kolokwialnie mówiąc, macicę na wierzchu, a to jest narząd wewnętrzny. On, będąc na zewnątrz, ulega wysychaniu, owrzodzeniu, może dojść do bardzo poważnych powikłań razem z sepsą i śmiercią włącznie. To nie jest taka sprawa, że to jest tylko kwestia estetyki. To są rzeczy, które mogą naprawdę zagrożyć naszemu zdrowiu, życiu. Czy takie obniżone narządy kobiece mają wpływ na jakość życia seksualnego? No bo no, wyobrażam sobie, że to jest jednak problem, tak? Bo to tracimy tą poczwę, tak? A zyskujemy macicę na wierzchu. Oczywiście tak, oczywiście jak najbardziej. I też inne jest nawilżenie tej śluzówki pochwy, bo skoro mamy narząd rodny gdzieś tam wysunięty na wierzch, to wszystko się osusza, piecze, swędzi, boli. Często pojawiają się dodatkowo problemy z zatrzymaniem moczu, bo ten obniżony narząd gdzieś uciska, więc dolegliwości może być bardzo dużo z tym związanych i no, często takich dosyć niebezpiecznych, bo to zatrzymanie moczu może powodować dalej problemy z nerkami i też dużo poważniejsze konsekwencje. No, szczęśliwie to na ginekologicznych, rutynowych wizytach najczęściej jest przez ginekologów diagnozowane i najczęściej wydaje mi się, że to jest takie oczywiste, że lekarz wtedy powinien skierować na właściwy zabieg. Jeśli pacjentka ma taką możliwość, to zabiegi estetyczne na wczesnym etapie lub gdy jest ta choroba już bardzo zaawansowana, to wtedy leczenie operacyjne już w szpitalach. I to jest obiekt. No dobrze, dobrze, że to tak wybrzmiało, bo też dziewczyny bardzo często pytają, jakie suplementy na nietrzymanie moczu, czy jakie suplementy na obniżone narządy rodne. No pewne rzeczy są mechaniczne i wydaje mi się, że ciężko je odwrócić, tak? Nie wiem, częstym staniem na głowie, czy suplementami. No, suplementami myślę, że tutaj tego w żaden sposób. Na pewno terapia estrogenowa dopochwowa, to bardzo fajnie działa. Jeśli jest obniżenie narządu rodnego, to i ujędrnia tą pochwę, sprawia, że te włókna kolagenowe nawet też są takie bardziej twarde, jędrniejsze, nawilżenie tej pochwy jest lepsze, więc to może pomóc, jeśli chcemy coś leczyć tabletkami w tym przypadku, ale to są tylko i wyłącznie estrogeny dopochwowe, a no, suplementy diety tutaj już będą bezsilne. No to. Dobrze, to ja bardzo, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Mnóstwo wiadomości, myślę, dla kobiet. Na koniec proszę powiedzieć, gdzie można Panią znaleźć, czy można się też konsultować online, bo widziałam, że też tutaj padły takie zapytania. Gdzie można się zgłaszać, do jakich ośrodków prywatnie, czy na NFZ, no bo wiemy, że też niektóre zabiegi są refundowane. Tak, ja zapraszam serdecznie do Innovation Clinic. Jestem tutaj we Wrocławiu, tutaj stąd Was pozdrawiam serdecznie. Jestem również w Opolu w Centrum Medycznym Femina. Tam mnie możecie znaleźć. I oczywiście na znanym lekarzu odpowiadam na wszystkie pytania, oczywiście jak najszybciej tylko potrafię. Jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, informacji lub tego, jak przygotować się do wizyty, którą gdzieś tam planujecie dalej, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Czy te wizyty online też są możliwe, czy trzeba przyjechać osobiście do gabinetu? Myślę, że wszystko zależy od sytuacji. Większość niestety ginekologicznych spraw wymaga jednak konsultacji i obejrzenia pacjenta chociaż raz. Najczęściej ja funkcjonuję w ten sposób, że przyjmuję pacjenta lub dalsze leczenie możemy kontynuować online, ale raz do roku fajnie by się było pojawić u ginekologa. No dobrze, a jeszcze coś na temat szpitala w Krapkowicach na NFZ. Czy tam też możliwe są takie konsultacje, czy tam już to po prostu to już są tylko kwestie zabiegowe? To już jest leczenie szpitalne, to jest leczenie szpitalne zabiegowe. Tam funkcjonuje w szpitalu w Krapkowicach również funkcjonuje poradnia, do której również zapraszam, tam też się czasem pojawiam, więc zapraszam również tam.
Ale tam, bo też głównym oddziale szpitalnym. Potem można zrobić też to badanie uroginekologiczne i myślę, że to warto jest podkreślić, bo ja kiedyś myślałam, że jak mamy skierowanie, no to udajemy się do najbliższego, tak? A tutaj się okazuje, że możemy właściwie w całej Polsce i z tego co wiem, to można gdzieś tam podzwonić, popytać, gdzie są najszybsze terminy i po prostu umówić się tam, gdzie nam jest wygodniej do takiego lekarza, do jakiego mamy ochotę. Oczywiście. Ja bardzo polecam wybrać lekarza, któremu ufacie, bo to wybrać tego, który jest najbliżej, no to na pewno jest najłatwiej, ale lekarz lekarzowi nierówny, na pewno inne. Badanie urodynamiczne jest ogólnie badaniem troszkę stresującym dla pacjentek, no bo no jest krępujące. Nie jest bolesne, ale jest krępujące, dlatego warto wybrać lekarza, który będzie gdzieś tam to poczucie bezpieczeństwa zapewniał. Także wystarczy mieć skierowanie, a wybieramy już później szpital czy gabinet zabiegowy, w którym chcemy to mieć wykonane. Możemy dojechać właściwie w całej Polsce. Tak jest. Super. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Ja również dziękuję serdecznie i pozdrawiam.